Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt i niewątpliwą przyjemność powitać Państwa na kolejnych już śniadaniu mistrzów w ramach Copernicus Festival. Bardzo się cieszymy, że zarówno Państwo, jak i goście dotarli mimo tej niesprzyjającej pogody. Na samym początku chciałbym wymienić osoby i organizacje odpowiedzialne za współtworzenie naszego festiwalu. Organizatorami Copernicus Festival 2019 język są Fundacja Centrum Kopernika, Fundacja Tygodnika Powszechnego, Tygodnik Powszechny, Uniwersytet Jagielloński. Projekt współfinansowany jest ze środków miasta Krakowa. Wsparcia udzieliły też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Templeton Religion Trust. Projekt objęty jest patronatem honorowym prezydenta miasta Krakowa. Dziękujemy również Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu oraz Muzeum Narodowemu w Krakowie za kolejny rok współpracy przy organizacji Copernicus Festival. Wszystkich wspierających to wydarzenie nie sposób wymienić, dlatego też oznaczenia wszystkich naszych partnerów znajdują się w festiwalowym katalogu. Mam przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie wraz z księdzem Adamem Bonieckim, które poprowadzi pani Anna Goc. Zapraszam Państwa. Dzień dobry Państwu. Kiedy dowiedziałam się, że będziemy rozmawiali o języku, przypomniała mi się taka anegdota, kiedy ja, narzekając na jedno z kazań, które usłyszałam kilka dni wcześniej, powiedziałeś, że jednak trochę przesadzam, że z językiem kazań nie jest tak źle, a po chwili dodałeś, że właściwie chodzisz głównie na swoje msze, więc może nie jesteś obiektywny. I chciałam spytać, jak zachować swój język? To znaczy, jak często jest, mówi się o tym, że ktoś zbiskupiał, że zaczął mówić tak jak wszyscy. Tak, nie jest taka pokusa, że się występując publicznie, komunikując naukę Kościoła, naukę wiary, że człowiek odgrywa jakąś, poczuwa się do tego, że odgrywa jakąś rolę, że musi odpowiedzieć na jakieś oczekiwania, się wpasować w coś i to jest czasami od razu na wstępie u młodego księdza taka sztuczność, sztywność, jakiś fałsz gdzieś pod tym ukryty. On tak bardziej myśli, co powinien powiedzieć, jak powinien to powiedzieć, niż jak chce powiedzieć. To jest inny człowiek przy śniadaniu, inny przy pulpicie, kiedy przemawia jako głos Kościoła. Jest taka historyjka bardzo stara, jeszcze ją w seminarium słyszałem, ale bardzo bliska prawdy życiowej. Otóż młody wikary mówił takie strasznie drętwe kazania, więc proboszcz mówi księżowi, niech ksiądz przed kazaniem sobie łyknie kielicha, ksiądz się odpręży i to zupełnie inaczej będzie wyglądało. No więc ksiądz łyknął tego kielicha, młody ksiądz, i wygłosił kazanie. Przy obiedzie pyta proboszcza, no jak to wyszło? Proszę, no nieźle było, tylko tak niepotrzebnie na tej ambonie siadłeś na poręczy i skróciłeś nogi. Niepotrzebnie co drugie słowo mówiłeś kurwa. Na początku lepiej było powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a nie ciał bambini. A poza tym było całkiem nieźle. Więc to jest, jesteśmy między takimi dwoma krańcami być sobą i rozmawiać tak, jakby się rozmawiało z jednym człowiekiem, którego sobie upatrzę w kościele i do niego właściwie mówię, z nim rozmawiam potencjalnie, i ten język sztywny i twardy. Co na to wpływa? Ja myślę, że tu bardzo wielką rolę odgrywają wzory, które się przyswaja, nawet nie bardzo sobie uświadamiając. W tych wzorach pokutują rozmaite rzeczy. Najpierw takie wzorce stare, gdzie musi być jakiś przykład, taki, w którym jest puenta jeszcze taka, jakaś pani w tramwaju, w pociągu pyta mnie, proszę księdza, a ja jej na to. I tutaj jest puenta właśnie, co ja jej na to. I takie różne przykłady, jak na opatrzność Bożą, jak motylek ratuje pociąg przed katastrofą. No nie będę opowiadał, Państwo by się wzruszyli.
jechał w ciemnościach pociąg i maszynista drzewał, ale nagle widzi, że coś się rusza na torach. Myśli, co to się rusza? Jest taki przestrzeni, że się rusza coś, nie wie, coś tak biega jakby po torach, więc zatrzymuje pociąg, wychodzi, patrzy, a tu zerwane tory, przepaść przed nim, a to w lampie tej lokomotywy motylek tam skakał i tak najmniejsi moi opatrzność czuwała nad pociągiem. No, takie się opowiada, są, były książki z przykładami, Łapota na przykład, pokusa, żeby opowiadać przykłady tego typu. I to chwyta ludzi, nie? Bo takie, mam taki przykład na przykład do płaczu. Kiedyś ze studentami byłem i mówię, słuchajcie, mam taki przykład, jak go powiem, to wszyscy płaczą zawsze. No i ha, 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 tego, no to wam powiem. Więc opowiedziałem ten przykład, patrzę, wszyscy mają łzy w oczach. To działa jak automat. No więc to jest taka technika dosyć uboga i myślę, że to jest czasami tak dalece nie do wytrzymania sama forma artykułowania prawd wiary skądinąd pożytecznych, że arcybiskup Życiński, który no, dawał głos tym księżom, których wizytował, mówił, że on, żeby wytrzymać, to tłumaczy na angielski symultanicznie, więc jak ktoś mówi, żeby wytrzymać do końca. Ja myślę, że tak, istota rzeczy to jest, żeby dzielić się tym, czym się samemu żyje, to jest takie fundamentalne, żeby nie brać kazań z internetu czy z jakichś tam książek, tylko do tego jest taki trudny dosyć warunek, bo trzeba czymś żyć, nie? Jak ktoś żyje czym innym, a potem musi o czym innym mówić, no to zawsze to wychodzi trochę sztucznie. Ale też mówisz o tym, że na przykład świadectwa księży to jest coś, co podczas kazań właściwie przeszkadza ci. To jest druga przesada właśnie. Jak ktoś, no jest taka moda na świadectwa. Wychodzi ksiądz, zacny, znany kaznodzieja i opowiada o swoich grzechach jakichś, to takich jakiś de sexto. No, ja nie wiem, mnie to muszę przyznać jakoś nie interesuje specjalnie. I ludzie, którzy przychodzą do kościoła, no nie interesują upadki księża. No jestem taki. Tak, no wszyscy jesteśmy grzesznicy, Pan Bóg kocha grzeszników, Pan Bóg nas kocha, takie. Dobrze, więc przychodzę głosić, przychodzę nie, żeby posłuchać mojego życiorysu na ambonie, tylko chcą mój życiorys poznać, nie przeczytałem nasze rozmowy z Anią Goc, to wtedy mogą poznać, a jak ktoś znudzi, to w połowie mogą przerwać. Natomiast na ambonie ja przychodzę, żeby głosić Ewangelię. I te własne przykłady muszą być bardzo. Z własnych doświadczeń człowiek czerpie, ale nie żeby cytować, opowiadać, co jest chyba manierą taką, która przeszła do kaznodziejstwa, z jakichś ruchów, gdzie jest taka praktyka, że się zawsze daje świadectwo. No. To jest też niebezpieczne. Są takie jakieś grupy kaznodziejów w mojej parafii, czasami są zapraszani, przychodzi ksiądz i taka grupka młodych, wspaniałych ludzi i oni opowiadają swój życiorys, że właśnie takie prowadził życie beznadziejne, grzeszne, ale oto spotkał taką grupę modlitewną, powiedział, że przyszedł, zachwycił się Panem Bogiem i wszystko się w jego życiu odmieniło. I to jest taki tekst, co się czuje, że on już to 15 czy 55 raz mówi. No, to się czuje, jak tekst jest zużyty, no to jest on jest taki tropą uzaty, jak mówią Włosi. Więc to jest, ciągle pamiętam, że mamy Kościół jest po to, żeby przybliżał do Pana Boga, nie jest po co innego, żeby rozgrywał polityczne jakieś na przykład walki, czy żeby eksponował księdza stojącego na ambonie. Ten język, drugie niebezpieczeństwo, które chyba jest w języku kościelnym, że jest taki zestaw zwrotów, zbitek językowych, gotowców, do których wielu naszych wiernych, zwłaszcza starszych, jest przyzwyczajonych. To jest coś tego, jak dzieci chcą, żeby im opowiadać zawsze tą samą bajkę. Opowiedz im bajkę i tą bajkę, którą słyszały 100 razy, ale lubią, żeby jej opowiedzieć. I to jest tak, że wychodzi i tak, no są takie zbitki językowe, które zestawione ze sobą mogą wypełnić 20 minut kazania. I
nic z tego kompletnie nie wynika i taki stan błogości, czy ten głos księdza, który jak ciepły, taki lekki majowy deszczyk, nie tak jak ten dzisiejszy, na rzeka spada, wszystko w nim rośnie, takie sennie, miło, wszyscy wiemy, jest ta fatalna, straszliwa przewidywalność, dlatego w telewizji się tak niechętnie pokazuje, bo ksiądz przewidywalny, jak wyjdzie, to tak jak w tym ten mąż, który chodził do knajpy zamiast do kościoła, żona chciała go sprawdzić, pyta, bo w kościele byłem, było kazanie, było, co ksiądz mówił, o grzechu mówił, a co mówił, był przeciw. No więc coś takiego jest, jak już wejdzie na jakiś temat, to wiadomo, że będzie przeciw czemu, za czym i dlatego myślę, że tutaj jest dużo przyczyn chyba tego, nie wiem, nie chcę osądzać innych moich współbraci, że to jest trudne, jeżeli chodzi o samo budowanie, czyli bardziej mówię o treści, prawdę mówiąc, niż o języku, ale to są takie zbitki językowe bardziej niż treściowe. No to jest ciągle to działa, że ten, który pierwszy porównał kobiety do kwiatu, był poetą, wszyscy inni potem, którzy to powtórzyli, byli grafomanami, że kiedy to powiedział Jan Paweł II pierwszy raz, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, to było wydarzenie, ale potem wszyscy księża, którzy jedyny cytat z Jana Pawła II, który potrafili podać z głowy, to był, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, to już po prostu się słabo robiło. Więc to jest jedno. Drugie to jest... Jest taka rzecz jak w ogóle sztuka konstruowania przemówienia. Ja pamiętam obiad prymicyjny w mojej rodzinie i był Paweł Sapieha, ten Czartoryski z... Nie Paweł, Włodzimierz, stary mój wuj, który tu mieszkał w Krakowie, przyjechał na to i wygłosił przemówienie, a potem mówił o tym, jak się kiedyś jadło, jak się dzisiaj je, ale też o mówieniu. Że jednak przemówienia kiedyś to było pewne dzieło sztuki, dzieło retoryki. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście wszędzie, ale wiele razy miałem okazję na jakichś uroczystościach przemawia, tam ktoś przyjechał. To jest rzadkość, żeby to było coś takiego, co przykuwa uwagę. Nie mówię o tym, jak Tusk przyjedzie do Polski w takim momencie, no to wie, że ma przemyślane wszystko najdrobniejszego szczegółu. To jest przemówienie wspaniałe, ale jako dzieło literackie nawet. Natomiast takie przemówienie do toas wznieść, czy na chrzcie, czy na ślubie przemówić, no coś potwornego, to zupełnie retoryka jakaś w jakiejś formie chyba w ogóle nie jest podawana. No, może w seminarium się tego ludzie uczą, jak się uczyłem, to raczej się uczyli historii kaznodziejstwa niż sztuki przemawiania. I tylko dzięki temu, że byli tacy kaznodzieje, którzy byli w jakimś sensie wzorem przemawiania, można było się mniej więcej zorientować, w jakim kierunku przemawiać. Zapomniałem, jakie pytanie było. Z drugiej strony mówisz o sztuce mówienia, ale z drugiej strony jest papież Franciszek, który mówi językiem prostym, właściwie apelując o ten Kościół ubogi, mówi też o języku, który w tym dobrym znaczeniu mógłby być językiem ubogim. I to jest też to pytanie, na ile ten powrót do tego języka jest ważny, na ile gadulstwo w Kościele jest czymś, co z czym moglibyśmy jakoś próbować sobie radzić. Nie tylko w Kościele, w ogóle z gadulstwem sobie radzić jest trudno, jak się dorwie jakiś starzec do gadania, mam na myśli siebie przede wszystkim, to jest nieszczęście, bo na stare lata człowiek ma taki ciąg skojarzeń, które po prostu już mordują morderczy dla słuchaczy, a nakręca się ten mówca i w takich spotkaniach czasami starszy pan czy starsza pani się zgłasza i fontanna po prostu ma audytorium i proszę pani, to już dziękujemy, ludzie klaszczą, odczeka i dalej ciągnie swoje, to jest silniejsze od człowieka, to jest po prostu jakaś eksplozja nagromadzonych myśli, skojarzeń.
I poza tym to się kojarzy, na starość to się człowiekowi jakieś takie ciągle skojarzenia okropne, także proszę cię, zatrzymaj mnie, jak już zobaczysz, że sam ty prezentuję to. Tak, no. Na przykład papieża Franciszka. Ja bym bardzo odradzał brać papieża Franciszka jako wzór kaznodziejstwa. To jest jednak osobowość jego przemawia. Jak się analizuje te jego przemówienia, no one poruszają, one trafiają do człowieka, coś w nim jest. No, trzeba być takim człowiekiem jak papież Franciszek. On się cholernie powtarza, właściwie jest przewidywalny do bólu. No nie jest to dla mnie wzór kaznodziei, jest to fenomen kaznodziejski, owszem, jest to zjawisko, ale jak się nie jest papieżem Franciszkiem, to ja bym bardzo prosił, żeby sobie jakiegoś innego znaleźć przewodnika, bo to będzie tak jak z tym, co porównał kobietę do kwiatu, kiedy to Franciszek powie, co jest poetą, ale potem jak już powtarzamy po nim, to jest, no to oczywiście ma myśli, które chcę powiedzieć, bo takie jego częstych przemówienia, które mówi na przykład u świętej Marty, tam one są już i tak poprawiane przez Osservatore Romano, jakoś redagowane. No ma coś do powiedzenia i to mówi. Natomiast chyba to gadulstwo wynika, ono występuje. Myślę, że dwa czynniki się na to składają, tak mówię głównie ze swoich własnych doświadczeń, kiedy gadulstwo grozi. Kiedy człowiek nie ma w tym momencie, kiedy ma mówić, właściwie nic do powiedzenia, czy niewiele. I po drugie, kiedy nie przygotuje tego, co ma powiedzieć. No nie ma cudów. Jak się tyle mówi, co mówią księża, to co tydzień przemawiać przez do tego samego środowiska, przez ileś lat o tej samej godzinie. Ja wiem, co się dzieje wtedy, kiedy się nie przemawia i kiedy się nie przygotowuje takiego, tych kazań. I to nie tak pięć minut przed wyjściem coś przejrzeć, tylko przez dobrych parę dni. To się ma jakiś początek fajny i potem się wpada w starą kolejnę i poszły konie po betonie, w kółko to samo się mówi. I to jest straszne, wiecie, nie wiem, no ludzie słuchają. Więc to jest wymóg przygotowania, żebym wiedział, co chcę powiedzieć. Jeżeli wiem, co chcę powiedzieć, dlaczego chcę to powiedzieć i nad tym trzeba się pomęczyć nieraz, tym bardziej, żeby to było komunikatywne. No, miałem okazję śledzić takich wielkich kaznodziejów i widziałem, ile to było w tym pracy. Państwo może tutaj są jeszcze tacy, którzy pamiętają biskupa Jana Pietraszkę świętej Anny. No widzę siwych głów parę, to może ten już pamięta. On przygotowywał cały tydzień to kazanie, on nie pisał, on nad tym pracował. Mówił pierwszą wersję o 8 rano, potem jeszcze wracał do siebie, zamykał się, jeszcze to poprawiał i drugie o 10 było już tekstem, który potem można było dać do druku. Sam mam taką luksusową sytuację, że w sobotę mówię pierwszą wersję, a potem w niedzielę wstaję wcześniej rano, żeby nadać temu jakiś kształt taki bardziej. Przepraszam tych, co przychodzą w sobotę. No, też nie jest takie znowu fatalne, ale wersja niedzielna. Jak ktoś chce lepszą, to jednak zapraszam na niedzielę. To jest wersja poprawiona, że to wymaga pracy, to jest jedno. Tu jest takie pytanie, czy do wielkiego kaznodzieje Pietraszkę widziałem, do niego przyjeżdżali ludzie z Nowej Huty, z końca świata. Dlaczego to są wydane, zresztą Święta Anna wydała te kazania. One są często spisane z nagranego tekstu. Czasami są z tego, co on napisał. Nagrany był nieraz szerszy, on wychodził poza to, co miał napisane. I to jest, co jest w tych kazaniach, to jest książka, którą ciągle można czytać teraz. Pytałem jednego homilisty, a mówię, to już są
przestarzała, w takiej formie się dzisiaj nie mówi. Może w takiej formie się nie mówi, ale myślę, że gdyby mówił, to by to nic nie przeszkadzało, że się w takiej formie nie mówi nowoczesnych kazań. Nie nowoczesność. No, on nie był tak, że mówił o grzechu i był przeciwny. Był przeciwko. Tylko to był człowiek, który tak zgłębił Ewangelię, że to było właściwie w każdym kazaniu było coś, jakiś błysk taki, że człowiek mówił, otwierał oczy. Coś nowego. Przeczytanie w starym tekście znanym zdawało się na pamięć Ewangelii znalezienie takich aspektów, takich wymiarów, które, no, które otwierały człowieka. I to zapadało w pamięć na całe życie. To była klasa tego człowieka. No, on tak żył po prostu. To był taki człowiek. Drugiego wielkiego kaznodzieja, którego spotkałem w życiu, to był ksiądz Jan Zieja, na którego przemówienia, powiedzmy, kazania. W Warszawie ludzie się zbiegali też z krańców miasta. To był człowiek, który nieustannie żył w stanie takiego, takie się miał wrażenie, jak się go spotykało, w takim rytmie Ewangelii. On tym żył, myślał, przeżywał całe życie. I mógł tak mówić. To był taki wizjoner. Też odsyłam trochę, jest jego tekstów gdzieś tam rozsianych, można znaleźć. Rzeczywiście styl jego jest może staroświecki, może dzisiaj tak się nie mówi, ale to myślę nikomu nie przeszkadzało. No jeszcze trzeci element, już nie pamiętam jakie dwa były pierwsze, ale na pewno jest, to jest chyba będzie trzeci. To jest w ogóle zdolność posługiwania się językiem. To jest jakieś potworne ubóstwo, już nie mówiąc, że mówi się złą polszczyzną, mówi się w cudzysłowiu na przykład, że tak mi w tej chwili to przyszło na myśl, ale mnóstwo słów się przekręca. To jest nieszczęście telewizji. Wszyscy patrzą w telewizję, która no, nie jest wzorem jednak dobrej polszczyzny na ogół. I taki język, który słownik jest naprawdę bardzo wąski, bardzo ubogi i nie ma tej pracy, żeby przekazać coś, co jest bardzo trudne do przekazania. Przekazanie wiary się, kiedy mówimy o Bogu, to nie jest o Bogu to, co mówimy, więc trzeba o tym pamiętać, wtedy najłatwiej jest moralizować, nie? To jest też taka ucieczka w moralizowanie, a najlepiej w krzyczenie. Jak nie mam nic do powiedzenia, wtedy ryczę, mówił jeden misjonarz z Ambony. No to jak się nie ma, co się umoczy, to słuchaczy. Więc to jest formacja ludzka za tym i formacja kulturowa. Jak się nauczyć, jak mieć bogaty język? No, trzeba czytać literaturę. No, nie podręcznie, że akurat mi się do kazania przyda, tylko czytać dobrych autorów, którzy dobrze piszą po polsku, którzy piszą piękną polszczyzną, to się przez lata jakoś gromadzi. Jeżeli ktoś tego z domu nie wyniósł, to jeszcze musi więcej w to włożyć czasu i energii ocznej. To jest ogólna kultura tu się wyraża. I tutaj mówimy o tych kazaniach, dlatego że to jest okropne zajęcie. To jest chyba trudniejsze nawet niż profesora, który ma przedmiot, który jest specjalistą i w ramach tego ten ksiądz, który co tydzień ma mówić o Bogu, Ewangelii, no jak jest postawy w środku, jak nie ma tych narzędzi, no to jest bardzo trudne. A z drugiej strony jest też tak, że ten język właściwie czasami jest tym, co wyklucza. To znaczy, jeśli to jest język, który słyszymy podczas spowiedzi, który czy podczas kazań, gdzie kazania są polityczne, czy właściwie teraz, bo zaczęliśmy bardzo lekko, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w której bardzo wiele osób mówi, no nie ufamy słowom hierarchów, te słowa to za mało. Karnał Macharski kiedyś mi powiedział, jeszcze młodym biskupem zaczynał w
Krakowie i mówi tak, im gorsza katecheza, im gorsze duszpasterstwo, tym bardziej szaleje politycznie na ambonie taki ksiądz. Ale mówi, co mam robić? Jak miał suspendować wszystkich, którzy bredzą na ambonie, powiadam, musiałbym suspendować wszystkich, a na końcu siebie. Powiedział Franciszek ze właściwym sobie poczuciem dystansu do siebie, że to jest straszne. I myślę, że pewien typ zaangażowań personelu kościelnego, zaangażowań politycznych, stylu moralizowania i tak dalej, to jest coś, co będzie znikać, dlatego że jednak my wybieramy kościoły, my, tam ja nie wybieram, ale ci, którzy chodzą do kościoła, no chcą przynajmniej być w takim kościele, których mają poczucie, że są rozumiani i rozumieją, co się do nich mówi, że to ma sens. Jednak no widać, jak frekwencja się w różnych kościołach kształtuje, że to jest, że po prostu samo obecnością i nieobecnością zostaną ludzie wypłoszeni. Nie dla księdza się przychodzi, no ale jak już się słucha tego kazania, czy chce przyswoić tego kazania wysłuchać, to też nie można mieć pretensji, że ktoś szuka takiego kościoła, w którym jak będą do niego mówili, to on z tego jakiś pożytek odniesie. Nie dla kazania przychodzisz do kościoła. Nie dla kazania, jakby był tylko jeden kościół w mieście czy w kraju, no to już bym chodził do tego kościoła, no tak by tam bredził się, ale mogę sobie wybrać, on to sobie pójdę do dominikanów czy do PR-ów na przykład i tam zdrowym się pokarmy nasycę. Więc jeszcze chyba jest jedna taka trudność, z którą się borykamy jako księża i tu i pamiętam, jakie pytanie było teraz dobrze, że oczywiście nie chcę przesadzać, to nie jest jakieś absolutne, ale to ma wpływ, że my się obracamy we własnym kręgu, że się rozluźniamy, jesteśmy sobą. Wczoraj byłem na imieninach proboszcza. Cudownie, oczywiście słowa się rozumiemy, dowcipy takie, których by ktoś inny nie zrozumiał, aluzje, nawiązania. Po prostu to jest pewna grupa, no nie ma rady, czy się komuś podoba, czy nie. To jest kler, który produkuje klerykalizm, ale to było rozkoszne, naprawdę. Siedziałem na przykład Dziwisza, no coś fantastycznego, rozmowa z nim, gdzie po prostu porozumienie sięgające jeszcze czasów rzymskich. Chodzi mi o ten sposób komunikowania się i ten człowiek przesiąka trochę i sobie nie zdaje sprawy, że nie wszyscy należą do naszej kasty, że pewne skróty, pewne rzeczy dla nas oczywiste. To jest bezbożnik, to jest wróg, kim mamy pogardzać, udając, że go szanujemy, kogo szanować, kogo się naprawdę bać, kogo udawać. To wszystko wiemy w naszym kręgu. Ale słuchacze są zupełnie z innej półki, no, są zupełnie inni. To przykłady tego mamy, co jakiś czas wyskakuje biskup i zaczyna się ujmować za pedofilami. No to ładnie, no trzeba się z grzesznikiem też zająć, jest to bardzo chrześcijańskie, ale w tym momencie, w tym kontekście, no kulą w płot. Straszliwy błąd komunikacyjny. Niech się zajmie, oczywiście, to trwają dusze nieśmiertelne i są ludźmi, i są pewnie bardzo, im teraz jest przykro, ale że ten podział, nie wiem, czy temu w ogóle się w najbliższym czasie jakoś da zaradzić. Mnie się tak trafiło szczęśliwie, że aha, i to się staje wtedy właśnie takie niewiarygodne, nie? Że no, to, że się nie wierzy publicznym ludziom i słowom, to jest takie powiedzenie, bo pan marszałek jak coś powie, to powie. Jest taka nieufność i specjalnie tutaj dotyczy to
pedofilii, że z jednej strony jest ten zarzut milczenia, chowania wszystkiego, z drugiej strony teraz skrucha i żal, że się nie wziął udziału w tym filmie. To jest takie gadanie, taka strategia. No co on? No widzi, powie, jak Boga kocham, ja naprawdę żałuję, to też nic nie pomoże. No powiedział, ja sądzę, że naprawdę im jest głupio, bo przynajmniej tak po ludzku biorąc, wyszli na idiotów, nie? Nie chcieli występować, bo w złej wierze, czy tam stronniczo będzie przedstawione w filmie coś tam, sprawy Kościoła, to właśnie trzeba pójść, żeby, no ale... Wiesz, myślę, że oburzenie jest też trochę, znaczy jest spowodowane czym innym, to znaczy, że ten problem w Kościele istniał od wielu lat i że się nim nie zajmowano. Który program? Problem pedofilii. Że to jest oburzenie, że właściwie księża, wielu z nich znali relacje ofiar, ci, którzy z nimi pracowali, ci, którzy zbierali ich świadectwa, ci, którzy zgłaszali te przypadki Stolicy Apostolskiej, ci, którzy z nimi na co dzień pracowali. A teraz mówią, że żałuję, a wtedy nic nie zrobili. No też pewnie to jest tak. I... No ale to mi się zdaje, jest zawsze takie ryzyko, że ktoś, kto chce być takim przewodnikiem moralnym, uczeń, jeżeli w jakiejś sytuacji zawodzi, no to jest potem zawsze podejrzany o nieszczerość i na to nie ma rady. To po prostu jedyna rada, żeby tą szczerość potwierdził czynami. I to nie wiadomo jakimi, jak wsadzi wszystkich już pedofilów księży do więzienia, czy wtedy powiedzą, no to ci teraz wierzymy. No ale ktoś wyciągnie jakiegoś pedofila, który się schował, nie? I sam las pod dywan, nawet go żaden biskup nie chował, wylezie spod tego dywana i będzie słuchał. No to jest sprawa zaufania w ogóle do instytucji, która się cieszyła ogromnym zaufaniem i kiedy widać, że zawiodła, już nie wchodząc w szczegóły, czy mogła zaradzić zawsze, czy to była wina, czy to była nieudolność, czy to był brak, nie wiem czego tam, to po prostu zawiodła i teraz odbudowuje sobie, to jest oczywiste, nie tylko w Polsce, myślę, że to jest problem. Czy biskup, jeżeli naprawdę żałuję, przyjmijmy, że żałuję rzeczywiście, że nie wziął udziału w tym filmie, wyszło bardzo cenny, że on to mówi publicznie, to już lepiej niech nie mówi nic. Jak żałuję, niech powie, no. Nie uwierzą, to nie uwierzą, trudno. Powiedział, może uwierzą w jakimś, jak weźmie udział w jakimś innym filmie, to wtedy potwierdzi, że już się ośmieje. To jest sytuacja obiektywnie bardzo trudna. Takie udowodnienie, że się nie jest wielbłądem. Nawet jak ktoś już przestaje być wielbłądem i zostaje człowiekiem. A to nic takiego ważnego nie było. Tak, chodziło o to, że trudno jest udowodnić, że się nie jest błędem, że się szczerze powiedziało. No nie ma sposobów takich, że się zmieniło stanowisko. No. Czyny, czas, udział w jakimś innym filmie, no nie wiem, może być dowodem. Więc to się trzeba liczyć. Zostawiając na boku pedofilię, no, jest ta przypowieść ewangeliczna o tym, że się rzuca ziarno, a z tego jedno od razu się zmarnuje, drugie tam puści korzenie i uschnie, a dopiero któryś z kolei jakaś niewielka część przyniesie owoce i to jest też sprawa i mówcy, i myślę, łaski Bożej. Ale na pewno można sobie tak te ziarenka rzucać, że one w ogóle nie dopadną do gleby, bo są tak hermetyczne i niedostępne. A wiarygodność, no, niestety słowa muszą być poparte czynami i to jest bardzo trudne, bo że trudno czynami poprzeć słowa, dlatego jest trudno, że trudno się tak obnosić z czynami, chwalić, że takie czyny zrobią, to chodzi teraz i chwali się, propaganda ma dobrego tego PR-owca. Więc to jest bardzo trudno, łatwo stracić zaufanie,
a bardzo trudno je odbudować. Słychać? Boże, to duży wysiłek, ale trudno, będę wrzeszczał. A nie słyszycie, jak mówię tak cichutko? A no to dobrze. Myślałem, że tylko mnie nie słychać, no jak nas obydwoje. Bo jeżeli chodzi o mistrzów, że to jest siadanie mistrzów, tak myślałem, że ja nie jestem mistrzem, ale myślałem, że może jak z Anią razem występuję, to może, damy radę. Jesteśmy mistrzem. Tak. Mów mi. Właściwie, jeśli przyglądamy się teraz głosowi Kościoła, to gdybyś miał powiedzieć, czyim głosem dziś mówi Kościół? To znaczy, gdybyś miał powiedzieć o tych głównych takich, tych, których słowa się liczą, tych, albo jeszcze inaczej, możesz też powiedzieć nie nawet tym, o tym, czyim głosem dziś mówi, ale czyj głos jest dla ciebie ważny? Ciszy mi opowiadał, że jak prowadził katechezę o stworzeniu człowieka, na końcu spytał, jak dzieci myślicie, o stworzeniu świata, ze wszystkich stworzeń, które stworzenie się najbardziej Panu Bogu udało? Więc wyszła taka śliczna dziewczynka złotowłosa i powiedziała, no chyba ja. Tak, no ja sądzę, że istnieje takie oczekiwanie głosu, który mimo wszystkich oporów też często z jakąś podejrzliwością, ale się przyjmuje. Tak, takie odnoszę wrażenie, że kiedy mówi biskup Ryś, on ma większą szansę dotarcia do przekonania ludzi niż jakiś inny arcybiskup. I to jest pytanie, dlaczego? Z tym warto zostać, z tym pytaniem. Ale tak jest, że są tacy ludzie, którzy jeszcze zachowali tę wiarygodność. I to jest bezcenne i trzeba patrzeć, jak oni to robią. Więc jeżeli chodzi o mnie, to pytanie było tak, dla mnie. Ja mam taką jednak księżowską mentalność, to jest silniejsze ode mnie, jestem już blisko 60 lat księdzem, to już trudno się tego, że ja jak kania deszczu czekam na takie wypowiedzi, z których się ucieszę, w których się odnajdę, z którymi się utożsamię. I to ktokolwiek je powie, to mnie cieszy. Cieszą mnie rzeczy, które mówi kardynał Nycz, którego się czepiają, że chował pod dywan coś tam. Cieszą mnie to takie rozsiane różne dobre, biskup Płocki, który specjalnie nie jest taki do mediów, w mediach znany. To, co on robi, to, co on mówi, to jest jakiś autorytet. Ten, co u Kamedułów będzie potem od lipca siedział tutaj u nas w Krakowie i pokutował. Taki, co najmniej zawinił, najbardziej poczuwa się do pokutowań. No są ludzie, są księża, którzy, głos księdza Halika, którego chętnie zawsze w tygodniku drukujemy, to jest głos z Kościoła, z wnętrza Kościoła. Jestem złakniony takich głosów. Papież Franciszek, na pewno to jest, uważam, że nie jest wzorem oratora i mówcy i kaznodziei, przynajmniej dla mnie nie jest. Bo jakbym spróbował, to no nie daj Boże, niech on tak mówi, ale to jest jego własne. Natomiast to jest głos, tak mówiąc analogicznie trochę, profetyczny, że on patrzy dalej niż doraźnie. On, jak mówi, trzeba inicjować procesy, a nie mieć wszystko pod kontrolą. Una grande confusione, mówią w Rzymie, że robił straszliwy bałagan, niepewność, poczucie prowizorki, popełnia błędy, mówi różne rzeczy bez zastanowienia i potem muszą tłumaczyć, że on właśnie wprost przeciwnie. To wszystko jest prawda. I to mi w ogóle nie przeszkadza, dlatego że jego istota, to co jest istotne w jego głoszeniu, jest, no, trafia w to, co jest słabością Kościoła i jego komunikaty są
jego ten generalny komunikat jest porywający, jest zachwycający. Przypomina wręcz, to jest jakby dalszy ciąg Soboru Watykańskiego II. Nie mam takich mistrzów jakichś renomowanych. Jak byłem młodszym, to miałem takich. To był dla mnie ksiądz Bozowski, to był dla mnie ksiądz Zieja, to był dla mnie no, papież, ale jako kardynał też. No, męczący był w swoich kazaniach, jak pamiętamy. To nie był porywający mówca na ogół. Czasem, jak się dobrze przygotował, to był, ale to był ktoś, kto był, przy którym człowiek się czuł bezpiecznie w Kościele. Wiedział, że to jest ta droga, co trzeba. Już jestem taki stary, że ci starzy mistrzowie mi wymarli. Do nowych to tak patrzę, takie jakieś młodziaki tam się biorą za bycia biskupami. No, nie dojrzałem do tego, żeby w nich zobaczyć proroków, ale niektórzy bardzo są wspaniali. Tak, no niestety nie mogę polecić takiego. No, prymas bardzo jest obiecujący i taki. W tym filmie go nie puścili w ogóle. Na tej konferencji prasowej byli tylko ci dwaj, a jego nie puścili. Szkoda. Nie musieli, bo to fragmenty były. Tak, no. Ale nie mamy takich. Mi się zdaje, że nie wiem, może ktoś ma takie postacie w Kościele, które by były takimi latarniami morskimi, że po tych wzburzonych falach błądzimy w ciemnościach nocy, w deszczu, w wichurze, ale światełko w postaci prymasa Wyszyńskiego dla jednych, kogoś innego. Są ludzie, którzy się cieszą dużym autorytetem w pewnych środowiskach. To jest też ciekawe, nie? Ojciec Rydzyk to jest wielki autorytet dla bardzo wielu ludzi. Oni myślą Rydzykiem, patrzą na świat, nie widzą świat oczami się za Rydzyka. No to jest jakiś dorobek, jakaś sztuka tak zrobić. I odpowiedzialność. Mówiłeś kiedyś o tym, że patrząc, właściwie powołując się na Drewermana, mówiłeś o tym, że ksiądz, kiedy staje się księdzem tuż po święceniu, jest duża pokusa takiego szamańskiego stylu, to znaczy takiej wiary w siebie, pewności tego, co się mówi i zawładnięcia ludzi swoimi słowami. O kurczę, znowu będzie, że powołuje się na Drewermana, to jest, wy to nagrywacie. No jest ta książka o klerze Drewermana, która, no ten Drewerman no, tam jest, no, nie, ale człowiek, książka jest niesłychanie przejmująca dla księdza. To nie można być księdzem i przeczytać tej książki bez wstrząsu. Jednak on bardzo trafia w wiele prawdziwych słabości naszej kasty. Naszego środowiska, przepraszam. Środowiska. Kto mówił o kaście? Więc rzeczywiście o taki schemat przedstawiał. Oczywiście to jest schematyczne ujęcie, ale są ludzie, którzy mają potrzebę bycia szamanem, takim, który kieruje masami ludzi i przewodzi, ale żeby być naprawdę szamanem, no to trzeba mieć kwalifikacje szamańskie. Nie zostaje się tak szamanem przez dziedziczenie, czy przez to trzeba się wykazać szamańskimi możliwościami. Natomiast powiada Drewerman, to nie jest nauka Kościoła objawiona, ale Drewerman tak powiada. Każdy może to przyjąć krytycznie. Że jest taki sposób, żeby zostać szamanem bez kwalifikacji, tylko z tęsknotą. 5 lat w seminarium. Przesiedzieć spokojnie, dobrze się uczyć, nie wychylać się i po 5 latach staje przed tłumem i odpuszcza grzechy, wskazuje dobro, wskazuje cele życia. Jest po prostu takim szamanem wioskowym. Więc coś w tym chyba jest, no. Nie wiem dobrze, bo nie miałem takich nigdy pokus szamańskich. Inne miałem, ale tych akurat nie miałem. I to też, myślę, tworzy język pewnego typu księży. Że oni czują się szamanami, przywódcami, pewna arogancja, poczucie wyższości,
ocenianie wszystkich z wysokości swojego urzędu. Ja myślę, że to jest bardziej ta konstrukcja szamańskiej mentalności niż poczucia następstwa misji danej przez Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus dokładnie powiedział, gdzie jest nasze miejsce, które jest miejsce księży, Jego uczniów, ostatnie. My też tak mówimy, jesteśmy sługami, no ale jak już nas proszą na pierwsze miejsce, no to proszę bardzo, tak, ksiądz proboszcz tutaj. No tak się utarło, taka jest kultura, w której żyjemy. Tak, więc to jest, wychodzimy poza sam język, tylko język zdradza, co jest, przez język my się ujawniamy. Państwo siedzą, nic nie mówią, a ja tutaj się wymądrzam i teraz może ktoś sobie więcej o mnie wie niż ja o was. Tak. Za chwilkę przejdziemy do pytań, ale jeszcze chwilkę porozmawiamy, bo w ostatnim tygodniku powszechnym Jacek Prusak mówił o tym, że właściwie jakimś rozwiązaniem być może byłoby to, by księża byli przygotowywani nie do samotności, tak jak to było do tej pory, czyli żeby seminarium nie było takim czasem, po którym ksiądz żyje w przekonaniu, że właściwie został, że jego późniejsze funkcjonowanie to takie funkcjonowanie w samotności, tylko właściwie wychodzenie do tej wspólnoty, bycie jej częścią. I chciałam spytać o twoje różne okresy w życiu, bo ty właściwie byłeś w takich wielu wspólnotach i to było duszpasterstwo akademickie i to był czas bardzo długi pobytu w Rzymie i czas podróży, kiedy byłeś generałem i spotykałeś w wielu krajach na świecie w swoich współbraci, na przykład w Brazylii, gdzie spędziłeś prawie rok, czy na Ukrainie, że to jest chyba też taki czas, gdzie ten język właściwie nie jest taki skostniały, tylko te doświadczenia, spotkania z wieloma osobami i czerpanie z tego, to być może też jest, to sprawiło, że to nie jest ten głos taki, który znamy, który jest głosem jednego Kościoła. No tak, to jest delikatna sytuacja moja w tej chwili, bo to będzie wyglądało tak, że oto właśnie jest taki, co mówi tym językiem, który trzeba głosić tak jak trzeba i właśnie skąd te genialne duszpasterstwo i komunikacja kapłańska u księdza Bonickiego. No, jestem świadom, że to nie jest tak, że nie stawiam nikogo siebie za wzór tutaj. To chciałem powiedzieć, że naprawdę nie mam złudzeń co do tego, że ile mi brakuje i ile można zarzucić temu, co robię, ale wracając do tego pytania, rzeczywiście, że miałem szczęście w gruncie rzeczy, bo dobrze, jestem w zgromadzeniu zakonnym. No to jest jakaś wspólnota ludzi, gdzie istnieje wymiana poglądów, to różność, różnorodność, ale różnorodność jednak klerykalna, to jest świat klerykalny, zakonnicy, może bogatszy niż plebania z dwoma wikarmi, ale to na pewno już było wejście w społeczność. Tylko później miałem taką szansę, że za zgodą Kościoła, moich przełożonych, przyszedłem do Krakowa, strasznie dawno, jakieś lata 60. z zeszłego stulecia, nie było 60. tego stulecia, i znalazłem się w dwóch miejscach. Znalazłem się w środowisku ciekawych księży diecezjalnych u świętej Anny. To było towarzystwo świetne, to no byli tam, było bardzo właśnie to, tam Macharski odprawiał przychodzić na posiłki, Tischner, no, Maliński, no ciekawe to było i biskup Pietraszko przede wszystkim, więc byłem w świecie kościelnym, potem na Krowodrzy, też to było bardzo ciekawe, żywe takie umysłowo, duchowo miejsce. Jednocześnie byłem w bezbożnym tygodniku powszechnym, który kontrastował czasami, wręcz nie był najczulej nastawiony do świata klerykalnego. Krytycznie nastawiony był. I no nie był krytyczny, i był krytyczny. I należałem rzeczywiście do tych dwóch światów. To dla mnie to było bardzo cenne, że widziałem te same wydarzenia w Polsce, komentarze przy stole u świętej Jadwigi, błogosławionej wtedy, Jadwigi na Krowodrzy, i komentarze Ziuty Hennelowej, która przyjeżdżała
Sejmu. Po prostu o tym samym mówili i to było tak jak ten słoń, prawda, ten do tą nogi, ten brzucha i to było fantastyczne doświadczenie. A przy tym jeszcze byłem dość długo duszpasterzem akademickim. To się tak jakoś uformowało, że też nie byłem tak wiele starszy od tych studentów, że to była naprawdę wymiana bezlitosna, jak studenci potrafią być bezlitośni dla swojego duszpasterza. No, taka historyjka przykładowa, no, to się, nie wiem, Państwo nie spowiadają, ale przychodzi ze studentów, się spowiada. Spowiada się z grzechów swoich, jak mu jakieś tam coś mówię, nie wiem co. Już skończyłem, już chce się zabierać do udzielania rozgrzeszenia. Ja mówię, poczekaj chwilę, mówi do mnie, tak, poczekaj chwilę, Adam. Pozwól, powiedziałeś mi na mój temat, pozwól, że ja ci powiem na twój temat parę rzeczy. Na ogół w spowiedzi tego się nie praktykuje. A co powiedział? Coś mi powiedział bardzo krytycznie. Prawdę mówiąc, nie pamiętam co. Pamiętam tylko sam ten moment, kiedy szoku, kiedy nagle on chwileczkę z rozgrzeszeniem i teraz ja ci powiem parę słów na twój temat. Ale uważam, że to było to nie to jeden taki przypadek był, ale taka relacja była. Wiadomo, studenci tacy w duszpasterstwie akademickim wtedy to byli ludzie jednak idealistycznie nastawieni, taki budowali świat trochę wymarzony, odklejony od rzeczywistości. Potem pracowałem z nimi jako absolwentami, którzy zaczęli już pracować. To ci sami ludzie bardzo inaczej patrzyli na różne rzeczy. Ale byli w swoich wymaganiach no, bezlitośni. Rzeczywiście tu się nie dało. Było się z nimi no, stale i w kościele, i na jakichś tam takich różnych dniach skupienia, czy obozach formacyjnych, więc to się rzeczywiście już trudno było w jakiejś masce kapłańskiej się było tym, kim się było i to nie było sposobu. To była dla mnie szkoła bezcenna. Rzeczywiście bezsenna. To było doświadczenie cenniejsze, powiedziałbym, niż odwiedzenie tych iluś krajów, które odwiedziłem potem jako generał, bo to było na co dzień, to było takie bez udawania. Nie wiem, jakby to trzeba było, można było, tak, no Jacek tak mówi, no samotność. Jakaś samotność księdza zawsze pozostanie, to papież mówi, ja nie jestem nigdy samotny, cały Kościół jest ze mną, ale są momenty, gdzie mówią, z doświadczenia mówią, to dobrze, wszystkie aspekty już mi omówili, mówi Rada Generalna, mówi, niech ojciec generał zdecyduje. Zręcznym ruchem wszyscy wiedzą, że cały smród spadnie na mnie. I teraz niech decyduje. Straszliwa samotność. Człowiek próbuje telefonować do Pana Boga o jakieś światło. Telefon zajęty. Nie odpowiada. Abonent chwilowo nieosiągalny. No i bądź mądry. Więc tu proporcjonalnie, no jednak są sytuacje, w których ksiądz no, jest samotny. Ja, że tak pytają, jak o tym rozmawiamy czasami, że ja nie ściszyłem trochę głosu tutaj, tak ściszyłem. Słychać ciągle? Ale już gorzej. Gorzej. Przepraszam, bo trochę mi tam struny wysiadły. Niektórzy mówią, może by celibat znieść. No nie wiem, czy to by było, coś w tym jest, tylko czy to by nie było z deszczu pod rynnę. Z czegoś by się ci księża wyleczyli, a znów wpadliby w inne przypadłości, które związane są ze stanem małżeńskim, by się na przykład pod pantofel by się dostał i właściwie żona by rządziła parafią do swoich gustów i tak. Już nie mówiąc o finansach czy awansach księdza, więc to ma swoje plusy i minusy oczywiście. Jacek ma rację, że ta samotność jest ryzykowna, ale nie wiem, moim zdaniem jest
bardziej szkodliwa ta, ten mikrokosmos księżowski, że to nas deformuje. Ten mikrokosmos, który kształtuje nas niepostrzeżenie zupełnie. A to wczoraj na tym obiedzie obserwowałem, jak myśmy się tam kapitalnie czuli wszyscy. W takim księżowskim czystogronie. Państwo sobie tego nie mogą wyobrazić, bo nigdy w takim gronie jako księża nie zasiadali. Że to jest, i to jest taka mentalność, której, no jakby tam było paru świeckich, to byśmy tak sobie nie rozmawiali. Nie było żadnych świństw, nic złego tam nie było, ale więc to jest taka trudność, tego się nie uniknie, nawet na jakiś czas się rozproszy, nie, tam infiltruje jakimś laikatem czynnym i twórczym i tak dalej, przemiesza, to potem i tak się wydestyluje ta grupa kapłańska. Nie wiem, trzeba to będzie znosić, chyba że będzie bardzo mało księży. To jest jeszcze nadzieja. W cudzysłowie, ale w cudzysłowiu. Tak. Więc to jest nadzieja, że może wtedy, że tam, gdzie ksiądz jest rzeczywiście jak w czasach prześladowań, jak byli w środku ludzi, żyli w tym gdzieś tam w Związku Radzieckim. Nie. Bo to mówimy o języku tutaj, niby, o komunikowaniu się, o tym, że jest jakiś dysonans. Trzeba to zmniejszać na pewno, ale no nie wiem dobrze jak. Ale jeszcze ma być pół godziny, że wszyscy Państwo będą tak, mówili. Tak, ktoś będzie miał pomysł, to zreformujemy tę sprawę w Kościele raz na zawsze. Zapraszamy teraz Państwa do pytań, do zadawania pytań. No, 3 minuty dodatkowe Państwo mają. Czy ktoś z Państwa? Bo jest pół godziny. Jest tutaj. Pod oknem. Dobrze, to zaczniemy tutaj. Krzysztof Piekarski, jestem z Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jestem młodszy od księdza. No, ale to samo. To samo choć pokoju. Tego nie widać. Chciałem nawiązać do tego ostatniego tematu. Czy powrót do korzeni, czy ubóstwo nie byłoby sposobem na to, żeby Kościół był bliżej ludzi? To nagrywacie, no. Do tej... Ale no nic, trzeba odpowiadać za to, co się mówi, co się myśli. Ja myślę, że automatycznie to by tak nie zadziałało. Że jest... Może tak być. Ja mówię, że tak jest zawsze. Może tak się zdarzyć, że skojarzenie ciężkiej pracy na chleb i tego, co się ma, czasami nie występuje w przypadku księdza. Że ksiądz czy pracuje, czy tam odwala swoją pracę, czy ma dużo pracy, czy nie, ma zapewnione pewne kwantum w niektórych sytuacjach, nie mówię, że wszędzie, ale w pewnych sytuacjach ma zapewniony taki poziom posiadania, do jakiego ludzie do bardzo ciężką pracą muszą dojść, i wyrzeczeniem, i kompetencją, i przygotowaniem. I to chyba jest, że tak jak podobno były takie plemiona, które nie kojarzyły współżycia seksualnego z rodzeniem dzieci. Tak samo boję się, że czasami nam grozi to, że my nie kojarzymy posiadania z pracą na to, co posiadamy. Że to jest, tworzy się ten, to według Zanickiego, ten homo ludens, człowiek zabawy. Że to jest taki trud, że nie partycypujemy, nie rozumiemy, co to znaczy, że brakuje pieniędzy komuś do pierwszego. Co to znaczy, bo teoretycznie no, brakuje, no bardzo przykro, ale przeżyć to jest dopiero doświadczenie, które czegoś uczy. Więc w tym sensie ja myślę, że
sam fakt bogactwa, no, nie wiem, byli wspaniali księża, którzy pochodzili z bardzo bogatych rodzin, z bardzo zamożnych, mieli to zaplecze rodzinne, które by ich zawsze w razie czego poratowało, którzy poszli do seminarium po okresie, kiedy administrowali tym majątkiem rodzinnym, jak ksiądz Cieński na przykład, i to im w ogóle nie przeszkadzało w bliskości z ludźmi. Więc myślę, że to też nie sam fakt, że ktoś jest ubogi, że się w jakiś inny sposób zapracuje. I jak ja się muszę dzielić pieniędzmi, na które ja wiem, ile ja godzin pracowałem, żeby zarobić te 1000 złotych czy dwa, ile mnie to kosztowało trudu, i teraz przychodzi ktoś w potrzebie do mnie. Ja jako chrześcijanin, jako ksiądz, no wiem, że muszę się z nim podzielić, ale to jest jak wyrywanie zębów na żywo. Wcale z ochotą się nie dzielę, nie mam takiej duchowości. No, dzielę się, bo to wynika z mojej filozofii życiowej, ale wcale to lekko nie przychodzi, bo wiem, ile godzin ja pracowałem na te 1000 złotych. Ja się namęczyłem. Kurczę, ledwo zarobiłem, to ten się musiał wtedy zjawić, no. Bo się wtedy zawsze zjawia, jak się coś zarobi. Więc nie wiem, czy to doświadczenie nie jest ważniejsze nawet niż sam fakt posiadania czy nieposiadania. Sądzę, to nie jest żadna wiedza objawiona, chciałem powiedzieć. To takie jest moje doświadczenie z mojego już długiego życia kapłańskiego. Ma się człowiek na co powołać. Ja chciałem powiedzieć, że z mojej obserwacji, że to życie księży i wszystkich księży i ludzi zajmujących się kościołem, to chcieli się wyizolować od społeczeństwa, mieszkają oddzielnie, budują swoje pałace, tam są między sobą tylko, tak jak ksiądz powiedział, w swoim środowisku dobrze się czujemy. Natomiast gdyby żyli pośród ludzi, tak jak wszyscy, to byłoby inaczej. No, tak jak wszyscy, to nie mogło żyć jak wszyscy. Wszyscy nie żyły tak jak wszyscy. Jak wszyscy. Nikt nie żyje jak wszyscy. W sensie bez przesady. Jak cywilni. Ale jak cywilni ludzie. Nie mogą żyć jak cywilni ludzie, bo są duchownymi. Niech żyją jak duchowni, ale niech się nie izolują. I ja bym powiedział, że owszem, jest to nasza wina, jesteśmy wśród kolesiów tutaj. W tych pałacach to tam kilku mieszka, więc nie przesadzajmy. No, w pałacach ten i ów mieszka. Z tymi pałacami też przesada. Na przykład kuria krakowska, biskup mieszka w pałacu, to jest biurowiec tam. Nie. Że plebania jest porządna, no jest porządna, ale to nie dla siebie, bo tym następcą zostawi. No. Ta plebania u świętego Floriana, to był taki syf malaria, jak tam przyszedłem i proboszcz to zrobił, no może za dużo tam marmurów, coś, ale to jest przyzwoity dom, w którym mieszka grupa ludzi, którzy pracują dla tej parafii, no. To myślę, że lepiej, że to jest czyste i porządne niż ten syf, który tam był przedtem. Jak to woli, ale ja wolę, że to jest w tę stronę przygięte trochę. Nie jest to jakieś hiperbogactwo, klamki nie są złote ani kryształowe i nawet nie mają takiego laserowego klozetu. Jeden biskup sobie zainstalował klozet z laserem, który zabija zapachy. I go przenieśli do innej diecezji. Więc następca ma klozet, który zabija laserowy. To jest przerażenie, powiedział inżynier, który budował ten pałac. To już pobożny zresztą człowiek. A zostawmy klozety z laserowym tym. Też nie zazdrośćmy, bo to czasami taki odruch zazdrości, co biskup, kurczę, ma taki z laserem, a mnie. Ja myślę, że to jest, nie chcę na nikogo zwalać winy, ale jednak otwarcie się na obecność księży, że nie tylko jak przychodzi po kolędzie albo do chorego do domu, tylko zbieramy się, rozmawiamy, dyskutujemy. Są jednak takie środowiska rozmaite, byłem w Piasecznie niedawno,
pod Krakowem, pod Warszawą, koło Warszawy jest takie. Fantastyczna grupa ludzi. Potem dyskusja była, każdy mówi, jestem wprawdzie ateistą, ale więc takie bardzo mieszane towarzystwo z różnych środowisk, znakomite. Ale to wyjątkowo, że oni zaprosili księdza z jakichś tam powodów, ktoś mnie nazwał. Ale wciągać tych księży, żeby oni, jaką się wpychać, no to tego nie uczą. No. To duszpasterstwo akademickie mi dało bardzo wiele, dlatego że z tymi ludźmi naprawdę żyłem, no nie mieszkałem na plebanii, mieszkałem w wynajętym mieszkaniu, tam pokoju, to też było cenne. Ja myślę, że tę separację, to myśmy wszyscy zbudowali, że to jest firma obsługująca nasze duchowe potrzeby, niech się za to nie pchają, czego on tu szuka, niech sobie siedzą w tych swoich plebaniach, przychodzimy zakupić mszę świętą, zamówić ślub, żeby był z dywanem, to ile trzeba zapłacić, a żeby jeszcze na skrzypce zagrała, to jeszcze dopłacę, nie? Czy tam pogrzeb, no jak to było, tak? Wykłada stówę, no to proszę, to już byśmy go mieli pod krzyżem. Następno no to już pod kapliczką i potem, więc usługi dla ludności, przed Wielkanocą niech, żeby się jakoś wyspowiadać. Przecież już nie ma tej spowiedzi wielkanocnej dawno, ale i tak dalej chodzimy do wielkanocnej spowiedzi, żeby to raz do roku załatwić, być w porządku. Nie? I tutaj to też dla nas jest dosyć wygodne, że kancelaria czynna od 17 do 18 nie zdążyłeś. Nie, trudno, trzeba było się postarać, gdzie indziej to byś zdążył. I rano to od 6 do 7 rano. Więc stworzyliśmy z kościoła firmę księżowską. No to nawet tak specjalnie przeszkadza, bo jest porządek, wiadomo czego się spodziewać, czego wymagać i jakich wpływów się można spodziewać. Więc tutaj bez udziału tych, którzy może już nie odbierać tych pałaców rzekowych, nawet tej plebanii świętego Floriana bym nie odbierał naprawdę. Niech sobie mieszkają przyzwoicie z funkcjonującym ogrzewaniem i kaloryferami. Tylko, że szalenie cenne jest to zaproszenie do naszego życia, żeby nie było tak, że jak ksiądz przychodzi, no to wszyscy odgrywamy jakąś tam rolę, a jak ktoś nie chce odgrywać, no to przesiedzi tą kolędę w łazience, czy pójdzie do kolegi i jakoś przytrzyma. Żebyśmy się tak odseparowali od siebie, to jest oczywiście efekt tego, że się uważało, że Kościół to są księża i oświeceni, jest ten ciemny lud, który ma słuchać. No to było takie podejście wiele lat, ale trzeba tak przygarnąć tych księży, wychować, rozmawiać, stawiać im pytania. No. Nie wszyscy są przyjemni, nie wszyscy są do tego zdolni, oswoić ich trzeba. No. Kto to zrobi? Przecież biskup tego nie zrobi, bo to nie szkoli, on już to robi, tylko chodzi, żeby Pan ich zaprosił czasami, kilku ludzi, żeby porozmawiać i nie od razu najechać na niego, a wy pedofile, tego, no, jakiś tak, żeby nie spłoszyć, no, spokojnie wprowadzić w temat, to trzeba cierpliwości. Także myślę, że to by było niezłe. Znaczy, słuszny jest zarzut, ale szukajmy remedium. Kilku nigdy nie przyjdzie do was i nie będzie z wami rozmawiało. Tacy też są. To nie mają czasu. No. Kolejne pytanie. Proszę księdza, ja jestem Adrianna Brel, Uniwersytet Jagielloński. Ja mam takie pytanie, czym właściwie jest język? Gdyby ksiądz mógł wytłumaczyć. Ja bym wolał, żeby to wytłumaczyła pani Tabakowska, która tu siedzi, bo tak to cudownie wytłumaczyła w Tygodniku Powszechnym, że wszystko, co powiem, to będzie nędzną imitacją. No ale ponieważ jestem poddany takiemu egzaminowi, gdzie jest ta pani, co spytała? Już wyszła? A nie, jest pani. Bo są tacy, co pytają i wychodzą. Pan. Tak. Ja poddaję się temu egzaminowi. Jak ktoś chce naprawdę się dowiedzieć, czym jest język, niech przeczyta Tabakowskiej
w Tygodniku Powszechnym tekst tłumaczki, to jest zachwycający tekst, tyle tam jest mądrych rzeczy. Dla mnie tak, oczywiście jest to sposób komunikowania się z drugimi ludźmi, to jest oczywiste, ale jednocześnie to jest zawsze ujawnianie swojego wnętrza, swojego stanu umysłowego, swojej nieporadności, swoich osiągnięć w poznawaniu świata, bo tak, to dwie rzeczy, że to jest ujawnienie siebie i to jest sposób komunikowania, to wszystkie te dwie rzeczy bym podkreślił. Tak, jak się słucha człowieka drugiego, nie? Jak on dalece jest w stanie opisać rzeczy, które widzi, niby widzi, przeżywa. Nie? Jak taki język tych SMS-ów naszych, upraszczający, pomijający trudne pytania, ponieważ w ogóle nigdy z tym trudnym pytaniem się nie borykał sam. Dla mnie to są te dwie rzeczy, a potem pewnie masę różnych rzeczy, ale to już naprawdę do tego artykułu, to bardzo dobre pismo, że Tygodnik Powszechny, jak Państwo wie. I to w poprzednim numerze jest ten artykuł, nie w najnowszym, tylko w poprzednim. W takim dodatku związanym z tym naszym festiwalem. To ja tyle potrafię powiedzieć. Czy Pani jeszcze coś by mi pomogła? Czym jeszcze dla Pani jest język? Czy Pani coś jeszcze by może mi pomogła? Czym pomogła? No, dla mnie język to jest, tak jak ksiądz mówił, sposób komunikowania się z drugim człowiekiem. Tylko że każdy człowiek ma inny język. Jest inny język dla osób młodych, inny dla starszych, jeszcze inny pomiędzy uczniem a nauczycielem, albo pomiędzy właśnie parafianinem a księdzem. Także no, różne są rodzaje języków, natomiast jest to głównie sposób komunikacji i tego, żeby w ogóle żyć z drugim człowiekiem. Tak, myślę, że to strasznie ważne, ta różność języków, chociaż mówimy tym samym językiem polskim, że wysiłek, żebyśmy mówili tym samym językiem, jest czasami kompletnie pomijany, właśnie to, o co mnie pytała Ania, to jest chyba to, że my perorujemy, i się nie bardzo przyjmujemy, jak to jest przyjmowane, jak to jest rozumiane. Czasem kaznodzieja ma okazję odkryć, wygłasza kazanie płomienne, przychodzi ktoś do zakrystii, mówi, księdza, ksiądz zmienił moje życie tym kazaniem. To wstrząs do ksiądz swojej. Więc on taki zadowolony, nie? Miłe chwalą kazania, pyta, ale które miejsce, co takiego powiedziałem, co pan tak zmienił? Jak ksiądz powiedział, na tym kończymy pierwszą część i przechodzimy do drugiej. Ja zrozumiałem, że wszystko w moim życiu musi się zmienić. Trzeba się z tym liczyć, no, że tak jesteśmy słuchani. Fakt autentyczny. Było pytanie. Było pytanie o głosy autentyczne z kościoła. To proszę dopowiedzieć, jakie są głosy autentyczne kobiet? Czy je słychać? Znaczy, których kobiet głos autentyczny się słyszy? Czy wskazuje takie kobiety, tak? Radzik. Ja wszystkich denerwuje, ale jest autentyczna, bo się tym, po tym żyje. Bortnowska nagle z otchłani swojego podeszłego wieku i schorowania się odzywa czasami. I to jest... Naprawdę ważny głos nagle się stał, Halina Bortowska, nie? Takśmy tutaj trochę traktowali z przymrużeniem oka. Stała się naprawdę autorytetem. No, to są takie wielkie postacie. Siostra Chmielewska, dlaczego? Dlatego, że czyny podbudowują to, co mówi. Ona używa brzydkich słów czasem. Ktoś nas pytał, czy ona, kiedy tak... Wywiad z nią prowadził Michał Okoński i ona do kogoś tak bluznęła coś tam, odpierdolę. I
i pyta, siostra przybywa w takim towarzystwie, że się nie zdarzy, że się udzielał takie mówienie brzydkich słów. Mnie mówi absolutnie nigdy. Nawet nie wiedziała, że tak rzuciła takim mięsem. Ale to jest głos. To, co tak to by tak przyszło? Natychmiast bym zastrzeliła tym pytaniem. Nie przygotowałem sprawy właśnie kobiecej osobno, bo tak o ludziach myślałem. I na pewno wiele innych takich jest postaci. Nie, o ludziach myślę, kobiety, mężczyźni są ludźmi, nie specyfikowałem. A ponieważ instytucja Kościoła jest zmaskulizowana, więc siłą rzeczy się skupili na facetach, ale nie, dobrze mi to przypomniała. Na pewno jeszcze jest jeszcze siostra stara, jak ona się nazywa, co pisze teraz jak Oślica Balaama, Borkowska, ona chce być złośliwa, jest tak przepełniona dobrocią, że nawet jak dokłada księżom, to robi to z taką miłością i czułością, że to jest aż wzruszające. Ja bym tam jej dopisał parę rzeczy gorszych, oczywiście nawet jej nie powiem, ale więc tak, ja myślę, że to jest zresztą taki dobry moment, że to już nie trzeba aż Katarzyny Sieneńskiej, która tupała i mówiła do ciebie, mówię papieżu, a nie do ściany, ale to była jedna i przyszła do historii. Tylko, że już takich kobiet jest mnóstwo i tu się nie wykręcimy, żeby ich nie słuchać, to może się denerwować. Święty Paweł mówił, kobiety niech milczą w kościele. Ale to nie jest objawione słowo, no tak na widzę. I powiedział, że przykrywały głowy w kościele ze względu na aniołów bożych. Nie wiadomo, co to znaczy właściwie. Dlaczego mają przykrywać ze względu na aniołów bożych? Takie tłumaczenie spotkałem, że niewolnice miały ogolone głowy. I chodziło o to, żeby tego nie było widać, żeby wszyscy byli tak samo. To jest takie tłumaczenie dobre, pozytywne, ale też nieobjawione. Więc tak, no to mi przyszło na myśl, ale jeżeli pani chce dorzucić parę, to jest dobry moment, żeby dorzucić parę takich mocnych kobiecych nazwisk. Ma pani kogoś na myśli? Właściwie ja rozmawiam z zakonnicami, z osobami świeckimi o religii i to jest tak w porządku, tak? W małych grupkach i tak dalej, to mnie odpowiada, ale na jakimś szerszym forum też lubię, żeby były kobiety, żeby głos kobiety był. Że głos zakonnic czasami, pani służy pożytecznie, jest głos zakonnic, tak? Nie, w ogóle kobiet. W ogóle kobiet. Wierzących, nawet niewierzących, żeby były słyszane. Żeby byli słyszane, dobrze. Do mikrofonu, bo jestem głuchy, a pani mówi bardzo cicho. Ja przepraszam, bo jestem niedowidząca. Ale ja jestem niedosłyszący. Ja w sprawie gadulstwa chciałam prosić o taką jakby... Ja poczynę. Dobrze, dziękuję. No spojrzenie księdza na gadulstwo. Ksiądz mówił dużo o gadulstwie w czasie homilii księży, między również w relacjach między ludźmi. Oczywiście wszyscy widzą w gadulstwie coś, co deprecjonuje jakby relacje czy wystąpień czyich, czy między ludźmi. Ale z drugiej strony jest bardzo dużo takiego powierzchownego spojrzenia na wiele ważnych spraw, na wiele wartości w życiu i myślę, i dlatego czasem dużo szersze omawianie jakichś spraw, co można powszechnie nazwać gadulstwem, w moim odczuciu jest jakoś konieczne, żeby ludzie sprowokować ludzi do głębszego spojrzenia na wiele ważnych spraw, które uciekają. No i ja bardzo bym prosiła o jakieś księdza spojrzenie na tę sprawę. Zgoda, że nie chodzi o to, że wszystko trzeba w krótkich żołnierskich słowach załatwić. Tylko chodzi o takie gadulstwo, które jest pustosłowiem. Często się ucieka od trudnych pytań w gadulstwo, że się chce zagadać frazesami,
banałami. O to chodzi. Nie chodzi o to, że wszystko można załatwić krótko. Tylko tak, jak Państwo tu przyszli, to wiedzieli, że tu będziemy rozmawiali przez półtorej godziny. Nie? Jak się przychodzi na mszę, to nie po to, żeby półtorej godziny słuchać pogłębienia jakiejś sprawy, bo musi być proporcja jakaś w liturgii. Więc to miejsce i sposób, ale przede wszystkim to, że to nie chodzi, że wszystko musi być w krótkim ujęciu. To absolutnie nie. To można do kalendarza pisać takie krótkie aforyzmy, ale sprawy się, poważnych spraw się nie załatwi aforyzmami, się pisze rozprawy nawet. Tylko żeby to nie było pustosłowie. Często to jest pustosłowie, jest postawianie, powtarzanie banałów, zużytych jakichś liczmanów, które od nadmiernego zużycia straciły swoje znaczenie. I to w kaznodziejstwie występuje czasami. Się robi zestaw takich zużytych formułek, które one kiedyś miały jakąś moc. No, tak jak mówiłem właśnie z tym papieżem. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. No, które raz słyszę, jakie drzwi, gdzie otworzyć, na czym to ma polegać. No, idźmy dalej. Nawet papież coś więcej wtedy powiedział. Ale to nie jest to, że nie wiem, czy ja uprawiałem gadulstwo tutaj trochę, pewnie tak, ale no, ale umiarkowanie, bo jakaś treść tam była. Tak, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. To do mnie przemawia, tylko jest jeszcze w życiu tak, że zarówno w czasie niektóre wystąpienia ludzi, którzy mówią o istotnych sprawach, czy też w rozmowach między ludźmi, słowem gadulstwo próbuje się jakby kogoś, że tak powiem, nie użyję niepięknego słowa, zamknąć. A myślę, że właśnie dlatego w moim odczuciu trzeba być jednak ostrożnym z tym, co naprawdę jest gadulstwem, a co jest po prostu potrzebą wyjaśnienia czegoś, dotarcia. Trzeba być cierpliwym, tak, zgoda. No, trzeba być cierpliwym, tak. Przynajmniej słuchając kogoś, kto w odbiorze słuchającego jest to gadulstwo. W odbiorze nadającego to jest konieczny materiał, żeby przedstawić istotę rzeczy, opakować ją w różne dygresje. Trzeba być cierpliwym. Oczywiście, że to jest sprawa komunikowania. Trzeba uważnie słuchać człowieka, który komunikuje. Nie każdy jest wprawiony w przekazywaniu swoich, zwłaszcza trudnych jakichś spraw, więc siłą rzeczy trochę zagaduje. Więc to już jest w takiej rozmowie, w kontakcie. I to zgoda, że trzeba być ostrożnym. Nawet jak się pomyśli tak, ale to gadła, no. Mogłabym powiedzieć krócej. No nie można powiedzieć krócej, musi tak dłużej powiedzieć, no, żeby dojść. Zgoda. Tak, i jeszcze dwa ostatnie pytania. Ściszyłem, tak? Znowu. To pan bardzo proszę o bardzo zwięzłe ich zadanie, gdyż mamy tylko 5 minut, więc tutaj dwóch dlaczego panów. Dlaczego tylko pan mówi? Albo aż. No, mamy. Nie aż, ani tylko. Tylko. Ja tylko krótko chciałem się odnieść do tego, o czym pani mówiła, bo o ile dobrze zrozumiałem, to pani nie mówiła o takim gadulstwie ex cathedra, tylko pani mówiła o gadulstwie między ludźmi, że ludzie jak ze sobą rozmawiają, ludzie, czyli my, czyli nie ci, którzy mówią, przemawiają do nas, to ludzie mają tendencję do tak zwanego skakania po tematach. Nie zgłębia się problemów, które są interesujące, tylko ponieważ nie mamy nic więcej do powiedzenia na ten temat, to przechodzimy do innego tematu i gada się tak i gada, a tymczasem trzeba by było siąść na tym temacie i zastanowić się i mówić, i nie mówić bez zastanowienia, tylko przemyśleć, przygotować się, tak jak ksiądz się przygotowuje do kazania, tak przygotować się do rozmowy. Dziękuję. Tak jest, święte słowa. To jeszcze ostatnie w takim razie. Ostatnie pytanie na tym spotkaniu, ale nie w ogóle ostatnie. Staszek Strusie, ja chciałem cię zapytać, byłem na Stegnach w Warszawie i tam zobaczyłem, w jakim kościele pracujesz. Była tam ulotka,
która zwracała się do parafian z prośbą o modlitwę za księży. Były wymienione tam wszystkie nazwiska i funkcje, jakie pełnią. Ty miałeś tylko napisane, że jesteś mic. Czy mógłbyś coś opowiedzieć o pracy tam? No już jest tak mało czasu, że muszę się pochować. Jestem tam na statusie emeryta. Odprawiam jedną mszę, spowiadam sobotę i drugą w niedzielę. I jestem tylko mic, ale to bardzo dużo, czy członkiem zgromadzenia. A że się modlą, no to każdy może wybrać księdza, za którego się modli. I nawet nie wiem, kto się za mnie modli, ale może ktoś się za tego bez funkcji modli. Ale nie mam tam żadnej funkcji. Rzeczywiście jestem, tak, no. No, przychodzą ludzie, bo jest taka opinia, że jestem mądrym księdzem, to się tak rozchodzi, przychodzą ludzie do mądrego księdza, potem jak zobaczą, to już nie mają złudzeń, ale, ale przychodzą z różnych stron, z różnymi sprawami i się rozmawiamy i to w rozmowach staramy się komunikować. No to tyle mogę powiedzieć, bo też czas nagli, bo tu stoi pan z tą mikrofonem i tabliczką i nas wszystkich zaraz wyprosi, bo następni do tego półmiska, to nie ma kiedy jeść, jest cały kanapek i to tak ze spotkania na spotkanie, bo to jak tak, się to jest gada, na cały tydzień. To nie cały tydzień. Ale dziwnie świeżo to wygląda. Chyba nie. Dobra, dziękuję. W imieniu Copernicus Festival bardzo Państwu dziękujemy za... Jeszcze jest jakieś pytanie? Dziękuję. Zdecydowanie. Chciałbym bardzo podziękować w imieniu organizatorów księdzu, pani Annie za poprowadzenie. Pani Annie i księdzu się od... Pani Annie i księdzu Adamowi znowu. Oraz Państwu za fantastyczne pytanie i obecność. Zapraszamy na wszystkie pozostałe wydarzenia w ramach festiwalu. Dziękuję bardzo. Brawo!